Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Rajs, z którą porozmawiamy o tym, czy można odtworzyć historię, czyli o zapisach fotograficznych. Będziemy zastanawiać się, co można uchwycić w fotografii, czego nie da opowiedzieć się słowami. Czym jest fotografia dokumentalna, co rozwija oko fotografa oraz jak patrzenie przez obiektyw wpływa na inne funkcje poznawcze i perspektywę projektową. Agnieszka Reis jest kierowniczką warsztatu fotowideo School of Form Uniwersytetu SWPS. Jest fotografką, współzałożycielką Stowarzyszenia Sputnik Fotos. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Université Paris 4 w Paryżu. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dwukrotnie nagradzana w konkursie Pictures of the Year dwukrotna finalistka Hasselblad Masters Award. Zdobyła także wiele krajowych nagród, m.in. w konkursach Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, News Reportage. Opublikowała albumy fotograficzne, m.in. z zapisków kolekcjonera Tu się zaczyna koniec miast i American Dream. Prowadzi wiele warsztatów fotograficznych, w School of Form na Uniwersytecie SWPS, m.in. również w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, w Centre National Audiovisuel w Luksemburgu. Uczyła w szkołach fotograficznych, była kuratorką w sekcji Show Off Miesiąca Fotografii w Krajkowie. Była także jurorką wielu konkursów fotograficznych. Zapraszam Państwa serdecznie na naszą rozmowę. Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, witam serdecznie Pani Aknieszko w naszym podcaście. Cieszę się na nasze spotkanie. Jest Pani kierowniczką pracowni Fotowideo School of Form Uniwersytetu SWPS. Jest Pani też fotografką, a ja chciałabym zapytać, jaka jest rola fotografii i fotografa we współczesnym świecie? Wszak nowe technologie dały każdemu narzędzia do tego, żeby mógł fotografować. Te fotografie są bardzo dobrej jakości, są ogólnie dostępne, nie trzeba na nie czekać. Są na zawołanie i w zasięgu ręki. Każdy z nas może być artystą, fotografem. Jaka jest więc rola fotografii i fotografa we współczesnym świecie? Ja się zgodzę że z tym, że każdy, każdy może być, każdy właściwie jest fotografem we współczesnym świecie, bo wszyscy dysponujemy narzędziami do rejestracji obrazu i ta rejestracja jest tak prosta, jak jeszcze. Nigdy nie była, więc korzystamy z tego właściwie na okrągło. Nie wiem, czy każdy jest i czy każdy może być artystą, bo jednak ta no, rozmaitość i, i wielość tych poziomów fotografii tego medium też, też jest olbrzymia, więc tutaj, no właśnie tutaj zastanawiałabym się nad tym nad, nad tu, tą klasyfikacją, prawda to znaczy, myślę, że jednak. Sztuka i, i bycie artystą to jest coś takiego bo, bo, bo trudnego do zdefiniowania, ale też jednak myślę, że, że można otworzyć jakąś osobną szufladę właśnie z, z fotografią, która się do sztuki zalicza. Ale zgadzam się w 100% z tym, że, że każdy, każdy może być fotografem, i każdy właściwie nim jest. I, I nasze komórki, nasze smartfony nam to ułatwiają. Bardzo prosty dostęp też do, do aparatów fotograficznych, cyfrowych. No więc ta rola jest rzeczywiście olbrzymia, bo, no bo mamy dostęp też do, znaczy po prostu nawet robimy notatki fotograficzne, prawda? I to jest super proste, więc no, posługujemy się tym na co dzień. Myślę, że rola fotografa, artysty, powiedziałabym takiego interpretatora rzeczywistości, jest niebywale ważna we współczesnym świecie, który jest absolutnie obrazkowy. To znaczy, nasza komunikacja ze sfery werbalnej, zwerbalizowanej, gdzie nadajemy, ubieramy w słowa znaczenia nagle na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat tak naprawdę przeszła w strefę kompletnie obrazkową. Media społecznościowe, kolejne portale, które pokazują nam, czy też programy, które pokazują, że tak naprawdę to, co się liczy, to tylko i wyłącznie język obrazkowy, język przetworzony, też ten obraz przetworzony graficznie. Ta ogólna dostępność technologii, która pozwala nam wejść na, na równy poziom posługiwania się tym językiem, wydaje mi się, że tym bardziej wybrzmiewa taka, nie chciałabym powiedzieć nadrzędna, ale powiedziałabym też bardziej filtrująca rola fotografa artysty, który zwraca uwagę na, szczególnie na te obrazy, które w jakiś bardzo krytyczny sposób komentują rzeczywistość. Mówi Pani, że dokument to przede wszystkim opowiadanie o ludziach, emocjach, ambicjach i pragnieniach. Fotografia dokumentalna jest Pani głównym y, zainteresowaniem. Y, te prace, które są inspirowane wojną The Last Conversation with Academician Sakharov, ale także popkultura, która jest widoczna w cyklu American Dream, jest to bardzo precyzyjny komentarz rzeczywistości, który pokazany jest tylko i wyłącznie obrazem. Czy można powiedzieć zatem, że rolą fotografa-artysty jest krytyczny komentarz do istniejącej rzeczywistości? Myślę, że tak. Myślę, że to jest jedna z ról, chociaż ten komentarz może być też afirmatywny i wielu jest fotografów, którzy, no, którzy używają fotografii, właśnie, żeby tę rzeczywistość afirmować. No ja mam duży dystans do takiego, no właśnie do takiego afirmatywnego użycia fotografii, ale, no, ale to oczywiście ten mój dystans nie wyklucza tego, prawda, bo, bo, bo po prostu to istnieje i, i też no, trudno, trudno jest z tym dyskutować. I jeszcze tylko chciałam jedną rzecz powiedzieć, że... Uważa, trzeba uważać właśnie przy takim, przy, przy użyciu fotografii i przy, także przy tych dwóch cyklach, o których Pani wspomniała o American Dream i o tej ostatniej rozmowie z akademikiem Sacharowem tam też jednak dosyć ważną rolę odgrywa tekst jako taki rodzaj komentarza i jako rodzaj takiego przerywnika do, do tych dwóch, no po prostu do tych dwóch cykli fotograficznych, który. Jak gdyby nadaje też jakiś ton tym, tym, tym materiałom, tym opowieściom i trochę je odwraca na, na drugą stronę, bo też podejście krytyczne to nie jest wyłącznie podejście, takie zdystansowane i oceniające tę rzeczywistość, którą pokazujemy, tylko po prostu zadające pytania o to, dlaczego coś się stało, albo dlaczego ludzie zachowują się w ten, a nie inny sposób, albo dlaczego ludzie się angażują w jakieś, w jakieś sprawy. I yy, i ja, ja nie mogę powiedzieć, żeby któraś, no żeby mój stosunek był do, do no właśnie ludzi zaangażowanych w, czy, czy w popkulturę, czy w tworzenie bomby atomowej, jak, jak bardzo groźnie by to nie brzmiało, żeby on był, no, zdecydowanie negatywny. Po prostu staram się różne obszary jakoś tam skomentować i ukazać, ale, no i ten też tekst, właśnie krótki, jakoś tam służy do rozszerzenia tego pola fotografii. Mam, takie, mam, mam taką, takie przemyślenie, że być może komunikacja wizualna, czy ta metafora wizualna, chociaż trudno chyba w fotografii dokumentalnej mówić o metaforze, jest to po prostu jeden do jeden odtworzenie rzeczywistości, ale jednak, jeśli popatrzymy na obraz w ten sposób, że to jest jakaś metafora, czy według Pani dużo łatwiej jest przemówić do odbiorców, do ludzi właśnie obrazem? aniżeli tekstem. Oczywiście biorąc pod uwagę, że ten tekst może być pewnego rodzaju dopowiedzeniem, do, dojaśnieniem tego, co jest zawarte w obrazie, ale czy posługując się fotografią można przybliżyć trudniejsze tematy, emocje, ambicje, pragnienia w sposób prostszy do, dla odbiorcy? Myślę, że w sposób inny, nie, nie, nie prostszy. Po prostu używamy innego, używamy innego języka, języka wizualnego, który nie jest tym językiem, którym się posługujemy, no właśnie w, nie, nie jest tekstem, prawda, i y, y, więc, więc ta metafora będzie inna i ona jest, oczywiście istnieje w fotografii dokumentalnej metafora, o to nam chodzi, żeby, żeby to nie było tylko jeden do jeden, tylko żeby tam było więcej tych poziomów, jakichś niedopowiedzeń, ale y, więc y, jest na przykład właśnie w ostatniej rozmowie z akademikiem Sacharowem takie zdjęcie, które przedstawia y, Obiekt w formalinie, preparat w formalinie, który przypomina serce i to bazuje rzeczywiście właśnie cała. No, cała narracja związana z tym obrazem, właśnie bazuje na tym kształcie serca, podczas gdy to nie jest serce, tylko jest to żołądek i, i więc jeżeli się w to wczytamy, prawda, to, to już wiemy, co to było, dlaczego dlaczego to jest formalinie i kto był właścicielem tego żołądka i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to pierwsze wrażenie jest, no jest po prostu mylne, prawda? Bo, bo, bo bazuje na tych takich skojarzeniach właśnie z czymś takim bardzo głębokim, z czymś, gdzie się mieściła kiedyś teoretycznie, znaczy kiedy, gdzie uważano, że tam się mieści dusza człowieka, no ale to nie jest prawda, więc, więc, więc tutaj właśnie mamy do czynienia z taką metaforą, która nam ten, ten materiał bardzo mocno no, rozszerza. Czy jest coś, co można uchwycić w fotografii, czego nie da się opowiedzieć słowami? No Myślę właśnie, że ten przykład, ten, ten przykład, o którym przed chwilą mówiłyśmy, jest, jest właśnie takim przykładem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo, 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 bo to są dwa różne języki i myślę, że one się jakoś tam dopowiadają, uzupełniają. Nie mam jakiejś takiej definicji prostej, takiej odpowiedzi tak albo nie. Czy, czy, czy jest tak, albo czy jest inaczej? Myślę, że też no, to zależy od autora, w jaki sposób się posługuje albo językiem, albo słowami, albo w jaki sposób posługuje się fotografią. Tak jak no, mamy fotografię reklamową, gdzie chodzi nam o coś zupełnie innego, fotografię dokumentalną, kreacyjną i. no. To też od tego zależy, prawda? Zależy tak, od kontekstu, dokładnie. Tutaj wspomina Pani o fotografii reklamowej, a ja chciałabym zapytać, czy jest coś takiego jak fotografia w projektowaniu, we wzornictwie, czy to jest jakaś zupełnie osobna, inna kategoria, bo rozumiem, że mamy fotografię artystyczną, fotografię dokumentalną, fotografię można by powiedzieć w służbie reklamy. Taką komercyjną, ale czy jest fotografia, która w jakiś sposób zabezpiecza potrzeby projektantów? Czy to jest jakiś, jakaś inna forma fotografii? No Młodzi fo projektanci, z którymi ja tutaj mam do czynienia w pracowni, tłumnie przybywają do pracowni, żeby, żeby uwiecznić swoje prototypy. Więc to, to obserwuję na co dzień, ale mam też nadzieję, że uda nam się z tymi studentami, z którymi mam zajęcia, dojść do jakiegoś porozumienia czy do jakichś takich rozwiązań, żeby ta fotografia była w projektowaniu także obecna, żeby to właśnie nie była tylko prosta rejestracja rzeczywistości czy rejestracja tych prototypów, ale żeby oni też no, używali obrazu fotograficznego jako Elementu projektowania, czy może elementu komunikowania się, bo, bo, bo takie próby już były. Wojciech Zamecznik prowadził pracownię na ASP w Warszawie, gdzie właśnie zadaniem studentów było używanie fotografii czy procesów fotograficznych w, w procesie projektowania z kolei. No i mam nadzieję, że my też do takich rzeczy, oczywiście w, i w innych technologiach, też, też będziemy mogli sięgnąć. To jest dla mnie szalenie ciekawe, i kolejne moje pytanie jest takie, czy patrzenie przez obiektyw, czy spojrzenie przez obiektyw pozwala zmienić perspektywę postrzegania własnej pracy i własnego projektu. Bo jednak czym innym jest popatrzenie na swój projekt bez żadnego właśnie obie, obiektywu, bez żadnej soczewki. Często jest tak, że skupiając się na swojej pracy, tracimy perspektywę. Nawet, nawet kilkudniowe odejście od niej i tak nie pomaga nam złapać tego oddechu. Ale czy, czy, czy patrzenie na pracę przez obiektyw, czy obserwuje to pani wśród swoich studentów, pomaga im zrozumieć to, że ktoś inny może inaczej popatrzeć na ich pracę, albo sami łapią taki dystans, który jest potrzebny w każdej pracy twórczej do tego, żeby dojść do oczekiwanego rezultatu? Ja nie jestem projektantką, ale znam oczywiście to, to zjawisko, że odejście od, na parę dni od projektu czy od w ogóle od swojej pracy. Pozwala ten, ten dystans złapać. Jeżeli chodzi zaś o studentów, no, przychodząc tutaj właśnie żeby do, do pracowni fotograficznej, żeby te obiekty swoje zdokumentować, bo oni wszyscy bardzo się spieszą, więc, więc nie jest to taka złapanie tego dystansu, akurat w procesie dokumentacji, nie jest to prostą sprawą, ale, ale jednak no, ten kontekst pracowni fotograficznej, takiego trochę wyczyszczenia, tego obszaru, tej, tej przestrzeni, w której ten projekt, ten, ten, ten prototyp czy ten strój się znajduje, oczywiście myślę, że to, no, że to po prostu pomaga zmienić ten kontekst i, i chociażby użyć jakiegoś koloru czy innego światła, że to w jakiś sposób, w jakiś sposób właśnie pomaga na takie odejście od, od, od takiego zanurzenia się w tej, w tej własnej pracy i w tym projekcie. Mam pytanie też dotyczące tego, czy u Pani coś patrzenie przez obiektyw zmieniło? Czy zmieniło inne funkcje poznawcze, wyostrzyło zmysł wzroku i zmysł takiej syntezy wizualnej? I czy patrzy Pani na rzeczywistość kadrami? Czy to jeszcze się nie stało, albo czy to jest ryzyko wpisane w zawód? No to jest ryzyko wpisane w zawód. To znaczy, myślę, że, że każda osoba, która się posługuje aparatem fotograficznym, Orientuje się, że, że w, są momenty, w których dzieje się coś ciekawego, co, co przez użycie aparatu fotograficznego no, można jeszcze jakoś, jakoś podbić. Poza tym też są, no, są takie proste obserwacje, chociażby obserwacje światła, prawda, które się zmienia i które. No, i które nagle staje się bardzo piękne, albo miesza się światło dzienne ze światłem sztucznym, i, i to też no, powoduje takie spektakularne efekty, które, no, które dla oka ludzkiego są widoczne, ale nie zwracamy na to specjalnie uwagi. Natomiast utrwalane przez, przez aparat fotograficzny no, mają wielką siłę. A czy pani je utrwala, czy, czy ma Pani zawsze przy sobie aparat fotograficzny właśnie na wszelki wypadek? Na, na wypadek, w którym zdarzy się moment, chwila, światło, sytuacja, która będzie. Tym zdjęciem, które warto, dla którego warto nosić przy sobie cały czas aparat? Nie noszę znaczy tak, noszę przy, sobie, noszę przy sobie oczywiście smartfona i bardzo często go używam no właśnie do takich celów dokumentacyjnych, albo, albo po prostu jak mi się coś podoba. Właśnie jak jest jakieś ładne światło, albo piękny kadr, albo nie wiem, co jeszcze. Ale, ale, ale nie noszę za sobą aparatu tych obrazów, które warto zarejestrować. Jest naprawdę mnóstwo, ale no w którymś momencie też zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście warto rejestrować wszystko, wszystko co się dzieje. Czasami są te momenty, kiedy no po prostu pozwalamy temu obrazowi odpłynąć i to też jest ciekawe, że coś istnieje przez kilka sekund, a potem tego nie ma. Współczesna technologia pozwala nam na dokumentowanie praktycznie każdej chwili. Nasze smartfony wypełnione są tysiącami zdjęć, do których nigdy później nie wracamy i które po prostu leżakują w odmentach wirtualnych chmur. Tutaj pojawia mi się takie pytanie dotyczące konkursów fotograficznych, przeglądów fotograficznych, i pani pracy jako jurora, kuratora, kiedyś fotografia była ekskluzywna również o tyle, że rolka miała tylko 36 klatek. Jak ktoś miał taki sprytny aparat, który dzielił klatkę na dwa, to mógł mieć 72 nawet zdjęcia, ale koszty wywoływania, czas spędzony w ciemniach, potem kwestie. Przekładania tego obrazu na większe proporcje, to wszystko generowało koszty i sprawiało, że te, te chwycone momenty, mogę, tylko, mogę zakładać, były dużo bardziej wyważone albo dużo większą uważność przykładało się do tego, które z nich przełożyć na, na druk. I tutaj pojawia się pytanie, właśnie o ocenę prac, które napływają w takich konkursach fotograficznych czy przeglądach, o ich wybór jako kuratora, czy wraz ze zmianą technologii. Nie, jak zmieniły się prace? Tutaj zastanawiam się, na jakiej, na jakiej podstawie, czy zmieniły się kryteria, które pani bierze pod uwagę, wybierając pracę do wystaw, czy wybierając pracę do przeglądów fotograficznych, czy też nawet rozmawiając już ze studentami. Czy to w ogóle ma znaczenie? Hmm, tak. Hmm, ma znaczenie technologia, oczywiście, bo tak jak pani mówi, ona jest po prostu łatwa w tej chwili. Nie jest aż tak bardzo łatwa, bo jednak, żeby, no żeby się posługiwać aparatem fotograficznym, trzeba, no trzeba się paru, paru rzeczy nauczyć, ale jeżeli już się ich nauczymy, to rzeczywiście ta łatwość naciskania z pustu jest, no jest aż wręcz niepokojąca, bo, no bo robimy tych zdjęć jakąś nieprawdopodobną ilość, mówiąc sobie, że a potem się wybierze. I to oczywiście też się wiąże z tym, że na konkursy fotograficzne wpływa bardzo dużo prac różnej jakości, ale też jurorzy są osobami, które, no, które oglądają bardzo dużo fotografii czy w ogóle obrazów i, i są w stanie no, dosyć szybko oddzielić jednak to, co wartościowe, od tego, co jest taką masówką. I co. Tych kryteriów nie spełnia, no, po prostu jest, jest, jest to czasochłonne, prawda? Bo trzeba przejrzeć wszystko, ale, no, ale to nie jest jakiś, no coś, coś nie, do, nie do przeskoczenia. Ja pamiętam konkursy takie, kiedy się wysyłało jeszcze odbitki, kiedy ta fotografia miała taki materialny kształt, ale pamiętam to raczej z punktu widzenia uczestniczki tych, tych konkursów, czyli osoby nadsyłające te, te prace. No i pamiętam takie sytuacje, kiedy na poczcie głównej przed północą, żeby dostać tę pieczątkę z datą i, i godziną właśnie spotykało się półfotograficznej Warszawy, które wysyłało pracę na jakiś ważny konkurs. No i to się oczywiście bardzo zmieniło przez, przez to, że fotografia cyfrowa teraz króluje. Bo nawet jeżeli pracujemy na negatywie czy, czy no, robimy odbitki ręcznie, to jednak właśnie na konkursy na ogół się wysyła w większości przypadków piki cyfrowe i to można robić z domu. Jest pani kierowni kierowniczką zakładu foto i wideo z School of Form. Co jest dla pani celem w spotkaniu ze studentami? E Zainteresowanie ich fotografią i, i no mam nadzieję, że oni wyjdą z tych zajęć, mając oczywiście jakąś tam świadomość techniczną, chociaż nie, nie, nie jest to może to, co mnie w fotografii interesuje najbardziej, ale mam nadzieję, że właśnie oni wyjdą stąd z jakąś świadomością, czym ta fotografia współczesna jest, prawda? To znaczy, co ona. Co ona robi w ogóle z nami? Na jakiej zasadzie ta, ta masa gigantyczna zdjęć na nas działa, prawda? Czy my jesteśmy w stanie jakoś się w tym zorientować, przebrać, mieć do tego dystans, że jest no bardzo wiele poziomów tej fotografii, prawda? Że, że nie należy też jej tak do końca wierzyć, że coś, co jest na fotografii, niekoniecznie miało miejsce, a nawet jeżeli miało miejsce, to kontekst może być zupełnie inny niż ten, w którym fotografia jest użyta. Więc, no więc oprócz, oprócz fotografowania w ogóle, no chciałabym też właśnie, żeby wyszli z taką świadomością, że, że ta fotografia jest naprawdę medium olbrzymim, rosnącym i, ba, i bardzo, bardzo różnorodnym, że, że bardzo różne są użycia i, i że tych granic tak naprawdę nie ma, prawda? że my sami sobie je za, zakreślamy. Czy obserwuje Pani wśród studentów łatwość posługiwania się językiem wizualnym? W wielu przypadkach tak. I to jest, i to jest bardzo przyjemne, bo przychodząc tutaj do, do, do School of Form, nie bardzo wiedziałam, na co się mam przygotować, bo ten przedmiot, który. który no, którego ja tutaj uczę, nazywa się podstawy y, widzenia y, fotograficznego, no i te podstawy tutaj y, wiele definiują, i, no można się i ucząc takich podstaw, można się spotkać naprawdę z, y, y, no, z różnym stosunkiem do, y, do fotografii i no, tak naprawdę można się spodziewać wszystkiego, także w tym y, negatywnym sensie, ale y, mam wrażenie, właśnie, że, że studenci. Y, School of Form, nawet jeżeli nie mają jeszcze jakiejś wielkiej wiedzy, to mają bardzo dużo wyczucia i, i, i takiej umiejętności właśnie komponowania czy myślenia wizualnego, co, no, co jest bardzo ciekawe i w ogóle spotkanie właśnie z młodymi osobami, które też mają, które też mają no, inny stosunek do obrazu niż ja, też jest bardzo, no, bardzo inspirujące, więc, więc to, to, to mnie cieszy. Tutaj, nawiązując do inspiracji, chciałam zapytać, co Panią inspiruje do swoich twórczych działań. No, rzeczywistość oczywiście, jak to, jak to w fotografii i jak to w sztuce. I nie, nie, nie mam też tutaj jakiejś takiej jednoznacznej recepty zwłaszcza że, i odpowiedzi, bo to, zwłaszcza, że to się zmienia też. No, ja się fotografią zajmuję już dosyć długo i. I przez te wszystkie lata mój stosunek do tego medium też się zmieniał, prawda? Tak jak wspomniała Pani o tym cyklu American Dream, w tej chwili nie zrobiłabym czegoś takiego, więc. Bo już mam wrażenie, że dla mnie, no taki, tak, tak, akurat takie medium, taka fotografia socjologiczna, reportażowa, już się po prostu to trochę wyczerpało. Oczywiście nie mówię, że to się wyczerpało w ogóle, Mówię, mówię tutaj o sobie. Więc, no więc też te inspiracje się zmieniają, prawda? No, ale cały czas myślę, że jest to, właśnie, jest to inny obraz, jest to też obraz historyczny, jest to też no, używanie fotografii przez, przez innych fotografów, przez, przez jakieś banki zdjęć, przez, przez władze. Więc, więc tych inspiracji jest, jest dosyć dużo, ale są też bardzo różnorodne. Mówi pani, że nie zrobiłaby pani teraz cyklu American Dream? Bardzo mnie to zaciekawiło, bo mnie ten cykl bardzo poruszył. I zastanawiam się, jaki cykl zrobiłaby pani teraz? no ja cały czas pracuję i cały czas robię różne zdjęcia, czy no właśnie produkuję jakieś obrazy, które się fotografią posługują. No i pracuję też nad różnymi cyklami. Nie chciałabym tutaj mówić za wiele, żeby nie zapeszyć Jasne. oczywiście. Jasne. Ale, ale po prostu no myślę, że nie je, tak odpowiadając też wracając do tego pytania o American Dream, to jakby ta, ta fotografia reportażowa jest rzeczywiście już, już, już poza mną, że to jest znaczy przynajmniej w tym momencie, prawda, bo też nie, nie wiem, co się stanie w przyszłości, ale, ale już ten, ten rozdział, myślę, mam, mam za sobą. Przychodzą młodsi ludzie, którzy mają dużo siły i dużo energii, i też właśnie w jakiś taki bardziej energiczny sposób się do takiego komentowania tej bezpośrednio otaczającej rzeczywistości za, zabierają. Ja teraz pracuję nad tematami związanymi z wojną, więc to jest coś zupełnie no po prostu inna, jakby inny, inny kierunek. Tak, inne emocje, inna energia też, yy, te, tak naprawdę, ale myślę, że to jest bardzo cenne, to co pani mówi, że te inspiracje i zainteresowania yy, przychodzą z czasem i wraz z własnym rozwojem artystycznym. I myślę, że yy, z jednej strony to jest taka oczywistość, a z drugiej strony wydaje mi się, że też dla młodych ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z twórczością, yy, w ogóle, czy z projektowaniem, ta yy, cierpliwość i pokora yy, związana z tym, że pewne rzeczy po prostu muszą dojrzeć yy, w czasie, yy, jest trudna do. Zrozumienia, i cieszę się, że to przynajmniej ja to tak zrozumiałam, jeśli dobrze parafrazuję, że po prostu czas i doświadczenie też przynosi wspaniałe inspiracje i, i, i nowe możliwości. Jest pani założycielką kolektywu fotograficznego Sputnik. Czy może pani opowiedzieć coś więcej o tym obszarze swojej działalności? Oczywiście z przyjemnością, bo to jest, bo sputnik jest moim dzieckiem, ma już 15 lat, więc w tym roku, w tym roku stowarzyszenie kończy 15 lat. Jestem współzałożycielką, było, bo, bo, bo tych współzałożycieli było, było więcej, ale no w każdym razie to jest. To jest kolektyw czy stowarzyszenie, bo taką mamy formę prawną, które powstało po takich warsztatach dla początkujących, czy właściwie dla dobrze zapowiadających się fotoreporterów z Europy Środkowo-Wschodniej i no, skład się po drodze trochę, trochę zmieniał. W tej chwili jest, jest nas sześcioro, sześcioro fotografów w, w, w tym kolektywie. No i my też, podobnie jak i ja, my, my też sam ten kolektyw się z czasem zmienia, ale cały czas. Czy Kolektyw powstał po to, żeby pracować wspólnie nad różnymi projektami, bo to był moment, kiedy bardzo zmieniała się prasa, dla której teoretycznie wtedy mieliśmy pracować, i dla takiego społecznego fotoreportażu po prostu no, brakowało, no, brakowało miejsca, więc no, zdawaliśmy sobie sprawę, że, że takich problemów, które warto dokumentować w tamtych czasach, właśnie gdzieś to 15-16 lat temu. Że, że tego jest bardzo dużo, ale nie, no trudno nam jest znajdować miejsce, gdzie, gdzie takie rzeczy się publikuje. Rozrastał się internet, też fotografia dokumentalna wchodziła do galerii. No więc my w jakiś sposób wykorzystaliśmy ten moment, ale też myślę, że go współtworzyliśmy po prostu, właśnie tej zmiany fotografii wtedy reporterskiej, później dokumentalnej, takiej bardziej zdystansowanej, powolniejszej. I, no i cały czas tak naprawdę tak działamy. To znaczy no w tej chwili może już mniej pracujemy nad takimi projektami wspólnymi, takimi projektami, które... Wspólnymi w ten sposób, że wszyscy pracujemy nad, nad, nad jednym tematem, że nasze drogi troszeczkę się tak, tak czujemy, też jakąś potrzebę wolności i swobody, ale cały czas pracujemy razem, uczymy też, też, też razem, jakoś staramy się te doświadczenia przekazywać w, w tym, tym nowym pokoleniom. Mamy siedzibę przy ulicy Chłodnej 25 w Warszawie, razem z Fundacją Archeologia Fotografii, jest tam też galeria, wydajemy sporo książek, także książki, naszych, książki z pracami naszych absolwentów. I na Chłodnej też odbywa się co roku wystawa prac absolwentów, taka zajawka tych prac, no bo galeria jest dosyć mała, więc to wszystko się by tam nie, nie pomieściło. No i tak to Sputnik funkcjonuje. Staramy się cały czas właśnie na, na, na jakoś tam z tą rzeczywistością konwersować i odpowiadać na jej zapotrzebowania i, i jakoś tę rzeczywistość fotograficzną kształtować według naszych potrzeb i zainteresowań. Sputnik organizuje również warsztaty i spotkania fotograficzne. Na takie spotkania i warsztaty przychodzą osoby, które zajmują się Zawodowo fotografią zakładam, ale też amatorzy, którzy chcieliby dokształcić się w fotografii. Zastanawiam się, czy, czy poza właśnie amatorami, entuzjastami, są osoby, które chcą poznać tajniki fotografii, takiej klasycznej, w tym sensie, że nie jest to po prostu smartfon i, i, i jakiś mądry aparat, który wykonuje zdjęcia. My uczymy, w, znaczy tak, ta nasza nauka, te nasze warsztaty są też w kilku różnych kategoriach, bo, bo taki nasz flagowy program, który trwa przez rok, tak zwany program mentorski, no to są warsztaty fotografii dokumentalnej albo jakichś okolic, bo nie, nie tylko dokumentaliści do nas przychodzą. I to są ludzie, którzy już coś wiedzą. I, I to są ludzie też, którzy wiedzą mniej więcej, co chcą robić i czego się chcą nauczyć. I tam no, do, tego, do tych warsztatów jest też prowadzona rekrutacja, która polega na ocenie portfolio, między innymi, więc no, powiedzmy każdy. Nie, nie jest to program dla każdego, ale też no, oczywiście nie wszyscy się zgłaszają, ale prowadzimy też różne warsztaty, które są. Warsztatami właśnie czy, czy spotkaniami bardziej dla osób, które są zainteresowane po prostu taką szeroko pojętą fotografią i to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo 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 no mamy taki cykl fotospacerów, w których każdy z nas po prostu pokazuje w taki bardzo prosty sposób, jak można wykorzystać jakieś warunki albo jak robić zdjęcia, które są bliskie naszym zainteresowaniom. Czy prowadzimy też przeglądy portfolio, gdzie mówimy, jak, co, co, co dla nas jest interesujące w, w pracach osób, które się na te przeglądy portfolio zgłaszają. Prowadzimy też warsztaty takie bardziej specjalistyczne, na przykład jak wyprodukować książkę, czy, czy jak wyprodukować wystawę, więc, więc tych możliwości jest dosyć dużo i też to pole działania naszego jest warsztatowego właśnie jest dosyć, dosyć szerokie. Prowadzi Pani sporo działań artystycznych, które zakładam, są bardzo konsumujące energię własną. Nie tylko tę, tę, żyw tę żywotną, ale tę twórczą, gdzie pani znajduje wytchnienie od tych działań Na działce. Właśnie. <laughs> <laughs> po prostu trzeba się obrócić tak. w ziemi, dotknąć po prostu macierzy. Tak, tak dokładnie. Tak. I wtedy. I wtedy. Tak, znaczy, takie działania twórcze też znaczy tak, one rzeczywiście konsumują dużo, dużo czasu i, i sporo energii, ale też dają. Jest to rodzaj też ładowania baterii, prawda? No bo. Jest to działanie inne niż działanie w szkole trochę na przykład, więc, więc to jest jak, też rodzaj jakiegoś takiego oderwania się od, od właśnie tej rzeczywistości takiej dydaktycznej i odwrotnie, prawda? Jak długo się zajmuję nauczaniem, to wtedy już rzeczywiście mam ochotę już coś, coś zrobić innego i twórczego. Więc też nie można powiedzieć, żeby, no właśnie, że, żeby trzeba było te baterie na tej działce, czy gdzieś wyjeżdżając, tak ładować bardzo intensywnie, ale no, oczywiście działka i działka, ziemia jest, jest ważna. Działka, działka moje hobby. Ta, otóż, ja, to, ja, tak, otóż em, to. Tak. Empatyzuję. Tak, o, to świetnie. <grym> <grym> A na koniec chciałabym zapytać, co Panią zachwyca ostatnio? E no, ostatnio żyjemy w takich czasach, które są dosyć trudne, i y, ta perspektywa y, no, te perspektywy nie są jakieś takie bardzo optymistyczne, więc, ale, ale w każdym razie perspektywa zniknięcia pandemii, wyjścia do miasta bez, bez maseczki albo spotkania się z, z przyjaciółmi gdzieś w restauracji jest naprawdę bardzo, bardzo pociągająca. Zachwyciła mnie zima też i to, że, że, jest, to, że jest to w ogóle możliwe, prawda? Że, że ten klimat się zmienia, ale jednak są też możliwości. Znaczy po prostu, że, że jest śnieg, prawda? że jest biało, że jest czysto, że coś chrupie i skrzypi pod, pod nogami. To było, to było naprawdę, naprawdę wspaniałe. No, oczywiście, nie wiem, czy, czy Pani pytanie ma też podtekst taki twórczy i artystyczny, ale staram się wiele rzeczy oglądać i e... oczywiście, im więcej się ogląda, tym mniej rzeczy zachwyca, bo, bo też no właśnie wzrok i, i umysł jest coraz bardziej uodporniony na, na takie odkrycia i, i zachwyty, ale ciągle jednak gdzieś takie gdzieś, gdzieś odkrycia się, gdzieś są, gdzieś, gdzieś to się znajduje. O, o, oczywiście moje pytanie miało ten podtekst y, artystyczny, ale zakładam, że, y, że będąc czuj, y, czujnym, jest się też bardzo mocno wysyconym, y, w tym sensie, że właśnie ilość tych obrazów i, i kontakt z nimi też y, online, sprawia, że y, kolokwiamnie powiem, że czasami po kokartkę mamy już tych bodźców, które mają nas stymulować y, artystycznie czy intelektualnie, dlatego tak bardzo empatyzuję z tą y, działką, bo mam takie we, wewnętrzne przeczucie, że proste te małe rzeczy pozwalają nam złapać bardzo duży dystans i na nowo zachwycać się właśnie skrzypiącym śniegiem, tym, że można wystawić język i, i po prostu nałapać płatków śniegu. Albo poślizgać się na lodzie. Dokładnie, albo pokazać dzieciom, że co to jest jazda na sankach po mieście i że, można, i że można to zrobić, że nie trzeba drałować gdzieś po prostu w głębokie góry. Ale też właśnie wydaje mi się, że te zachwyty nad taką codziennością. To jest chyba dziedzictwo 2020 roku, że my gdzieś po drodze, to już tak kończę bardzo metafizycznie, że po drodze zgubiliśmy w tym pędzie, w natłoku wszelkich bodźców, umiejętność cieszenia się z prostych małych rzeczy. I to jest chyba taka wdzięczność, którą możemy przekazać temu ro roku, czy też rokowi, który był dosyć trudny, chyba dla nas wszystkich. Pani Agnieszko, pięknie dziękuję za naszą rozmowę za czas i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś na wystawach w restauracji. Bardzo chętnie spotkam się na lunch, żeby opowiadać o tym, co studenci z of form wyprawiali w pracowni fotoj wideo. Dziękuję ślicznie. Będzie mi bardzo miło, ja również dziękuję. Do zobaczenia.